Dzień dobry Państwu. Doktor Edyta Sadowska, profesor, rektor Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie, Polska. Szanowny Panie Rektorze, wykładowcy i partnerzy dydaktyczni, drodzy studenci Czerkaskiego Uniwersytetu Narodowego im. Bohdana Chmielnickiego. W imieniu władz Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie i całej społeczności akademickiej mam przyjemność i ogromny zaszczyt złożyć gratulacje z okazji obchodów stulecia istnienia uczelni na mapie edukacyjnej Ukrainy. Składam życzenia dalszych wielu sukcesów, prężnego rozwoju naukowo-badawczego, dynamicznej wymiany doświadczeń w międzynarodowej odsłonie, wspaniałych wykładowców i wspaniałych studentów. Dla Wyższej Szkoły Lingwistycznej to wielka przyjemność móc współpracować z Państwa uczelnią. Uczelnią, która ma za sobą wiek doświadczeń i dziś znajduje się w historycznym, ale i niezwykle uroczystym i ważnym momencie swojego istnienia. Wydarzenia związane z wybuchem epidemii COVID-19 w 2020 roku postawiły przed wieloma uczelniami w Ukrainie, ale także w Polsce i na całym świecie ogromne wyzwania związane z wypełnianiem etosu akademickiego uczelni wyższej. Etosu, który na co dzień tworzą ludzie aktywni zawodowo, aktywni naukowo, aktywni dydaktycznie. Etosu, w który wpisuje się cała społeczność akademicka. Szanowni Państwo, jako uczelnie wyższe mamy wobec ludzkości ogromną i odpowiedzialną misję do spełnienia. Misję, którą stanowi nauka i ekspansja wiedzy na kolejne pokolenia, a to poważne zadanie. Cieszymy się ogromnie, że mogliśmy dołączyć do grona uczelni współpracujących i współtworzących wiele projektów. A wzajemna, wieloletnia już wymiana doświadczeń i komunikacja stały się podstawą służby dobru społecznemu. Niech mi będzie wolno jeszcze raz złożyć Państwu życzenia następnych 100 lat w pomyślności, rozkwicie, rozwoju naukowym i sukcesach na polu dydaktycznym. Oczywiście w zdrowiu i jak najdłużej. Dziękuję Państwu za uwagę.